No masz, pani burmistrz. Nic, nauczył poszły lat. Poczet flagowy do podniesienia bandery wystąp. Poczet flagowy, banderę na maszt. Bardzo proszę o zabranie głosu panią burmistrz Giżycka, panią Jolantę Piotrowską. Drodzy Państwo, przywitajmy gorąco w naszym mieście Giżycku, w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na pięknych Mazurach, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Serdecznie witamy parlamentarzystów, serdecznie witamy samorządowców, serdecznie witamy pana marszałka województwa Jacka Protasa, pana wojewodę Mariana Podziemskiego, bardzo znanego podróżnika, ambasadora Mazur, pana Jacka Pałkiewicza. Jest z nami również pan prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, pan Rafał Szmytkę. Witamy gorąco osoby duchowne, witamy wszystkich turystów, żeglarzy, mieszkańców Giżycka, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Witamy młodych żeglarzy, a wśród nich Krzysia Małeckiego, który odebrał tytuł Mistrza Świata w klasie kadet i zdobył go dla Polski po 42 latach. To też Giżyccani. Szanowny Panie Prezydencie, drodzy Państwo, jesteśmy w Giżycku, w porcie Ekomarina. Kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy wątpliwości, obawy, ale dzisiaj takich wątpliwości nie ma. Gdyby nie pieniądze unijne, pewnie ten port by nie powstał. A dzisiaj mamy piękny, nowoczesny port, zbudowany za około 20 milionów złotych, w tym połowie mniej więcej pieniędzy Unii Europejskiej. Dziękujemy panie marszałku. Drodzy Państwo, ten port ma około 150 stanowisk cumowniczych. Ma wszystkie niezbędne urządzenia do pobytu żeglarzy. Tutaj jest prąd, jest woda, jest internet, jest duża część sanitarna, jest restauracja, jest punkt informacji turystycznej. Są pomieszczenia dla WOPR-u, dla policji, dla straży miejskiej. Także jest bardzo potrzebny punkt schronienia dla rozbitków. Praktycznie jest wszystko, czego potrzeba. Nowoczesny, na skalę nie tylko europejską, ale światową port. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego portu. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom, którzy wiele lat poświęcili na to, żeby to miejsce wyglądało dzisiaj tak, jak teraz widzimy. Dziękuję firmom budowlanym, projektantom, nadzorowi inwestycyjnemu, wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania portu. Brawo! Panie Prezydencie,
na pana wyszło dzisiaj słońce. Rano jeszcze było pochmurno i chyba wyszło słońce dla naszego portu, dla żeglarzy, którzy tłumnie teraz są na wodzie, akurat odbywają się regaty. Liczymy na to, że to miejsce będzie się rozwijać. Za 2 lata ono jeszcze inaczej będzie wyglądać, więc zapraszamy ponownie mniej więcej za 2 lata, ale oczywiście na co dzień wiemy, że jest pan żeglarzem. Więc port Eco Marina czeka na pana, czeka na wszystkich żeglarzy, na turystów, którzy przyjadą do Giżycka i zechcą tu spędzić czas w nowoczesnym, naprawdę europejskim porcie i w innych portach na Mazurach, bo przecież Mazury to cud na cud. Dziękujemy pani burmistrz. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Szanowna pani burmistrz, wszyscy szanowni goście, wszyscy zebrani tutaj dzisiaj w tym pięknym miejscu z okazji tak wspaniałej uroczystości, jako jest oficjalne, uroczyste oddanie do użytku tego, co już służy. Tej Eco Mariny. Pani burmistrz wspomniała o tym, że też zdarzało mi się żeglować, że to jest wielka moja pasja. To chciałem cofnąć się trochę wspomnieniami wstecz. Pamiętam takie czasy, kiedy na Mazurach widziało się z daleka inny żagiel. To się starało dopłynąć, tak żeby sobie pomachać ręką, żeby się czasami poregacić, żeby przeżyć razem przygodę. To były na pewno piękne czasy, trochę takie, w których uciekało się od cywilizacji, ale widać, że postęp cywilizacyjny ma to, że nas dogania i dzisiaj pewnie już nie ma takiego sposobu, nie ma takiego miejsca na Mazurach, gdzie tych żagli by nie było dziesiątek czy nawet setek. To wymaga także regulowania zasad, unowocześnienia zasad, korzystania z tego, co się nie zmienia w szczęście, a więc tych wspaniałych walorów przyrodniczych, turystycznych, krajobrazowych, jakie stwarza szlak wielkich jezior mazurskich i cała kraina ma. Warto więc dbać o nią, warto także ją wykorzystywać z myślą o rozwoju nowych szans dla gmin, dla powiatów, dla całego regionu i bardzo serdecznie chcę pogratulować, że to widać, że są osiągnięcia w tym zakresie. Bo dzisiaj dbając o naturę, o naturę to rzeczywiście, to jest cud natury, chcielibyśmy, aby Polskę promowały także i opowiadały o Polsce na całym świecie, głosząc chwałę polskiej przyrody, polskiego krajobrazu, polskiej kultury, polskiej także umiejętności korzystania z natury. Musimy jednak pamiętać o tym, że natura to także żywioł. To niedawno dało sobie znać dramatem na Mazowszu, ale i nie tak dawno miał już chwałę, który przecież wszyscy żeglarze tutaj dobrze pamiętają. A więc nie ma nic cenniejszego jak nowoczesne rozwiązania, które tworzą warunki dobrej rekreacji, dobrego żeglarstwa, dobrego korzystania z dóbr natury, jakie niosą nam te wspaniałe jeziora. To także jest kwestia bezpiecznej przystani, bezpiecznego, dobrego portu, bezpiecznego sposobu żeglowania po Mazurach. Także serdecznie gratuluję i władzom Giżycka samorządowym, władzom wojewódzkim, za umiejętność znalezienia środków także europejskich, własnych. Życzę, aby ta marina rozwijała się, przyciągała jak największą ilość żeglarzy z całego świata, którzy tak jak pan Kołkiewicz pewnie będą mogli być ambasadorami Mazur na całym świecie. Obiecuję, że paszporty dyplomatyczne też załatwią. Także serdecznie gratuluję, cieszę się razem z całą bracią żeglarską z tego, co tutaj przybywa, jeśli chodzi o infrastrukturę żeglarską, turystyczną w Giżycku, na wielkim, wspaniałym szlaku wielkich jezior, to będzie razem wszystko potwierdzało, że Mazury to cud natury. Dziękujemy panie prezydencie. A teraz proszę o zabranie głosu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Jacka Podlasa. Szanowny panie prezydencie, panie, panowie parlamentarzyści, samorządowcy, panie wojewodo, szanowni państwo. Dzisiaj dla Mazur wielki dzień. Dlatego, że gościmy głowę państwa, przyjaciela Mazur, przyjaciela naszego regionu, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale również dlatego, że
Za chwileczkę otworzymy długo oczekiwaną tutaj inwestycję. Inwestycja, która będzie wizytówką nie tylko Giżycka, ale całego naszego regionu. Szanowny Panie Prezydencie, od ponad 2 lat pod hasłem Mazury Cud Natury próbujemy przekonać, namówić do przyjazdu tutaj, udowodnić dla mieszkańców Polski, Europy i całego świata, że Mazury to niepowtarzalny, przepiękny region. Piękny naturą, piękny zabytkami, piękny ludźmi, gościnnymi, pracowitymi ludźmi, którzy tutaj mieszkają. Staramy się do tej akcji promocyjnej zachęcić jak najwięcej osób, bardzo ważnych osób w kraju i za granicą. Cieszymy się bardzo, że wśród nich jest głowa państwa, pan prezydent Bronisław Komorowski, który zawsze nam sprzyjał i zawsze nas wspierał. Szanowni Państwo, wiemy, że Mazury to cud. Wiemy, że Mazury to przepiękny, niepowtarzalny region, ale nie tylko naturą, nie tylko niepowtarzalnymi walorami możemy ściągnąć tutaj jak największą ilość turystów. Zdajemy sobie z tego sprawę, że musimy stworzyć im coraz lepsze warunki. Stąd ta inwestycja w budowanie największego na Mazurach portu, stąd inwestycja w 12 ekomarin, które w tej chwili powstają na całym szlaku wielkich jezior mazurskich i nie tylko. Stąd budowa 8, 4 i 5-gwiazdkowych hoteli, wielu mniejszych obiektów, inwestycje w edukację, jeśli chodzi o gastronomię i hotelarstwo. To wszystko ma stworzyć warunki do tego, żeby turyści znaleźli tutaj właśnie, w naszym regionie, swoje miejsce. Ale pamiętamy również, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, że trzeba dbać o nasze skarby, trzeba dbać o wielkie jeziora. Dlatego inwestujemy również w ochronę środowiska. Wielki masterplan dla jezior mazurskich, dzięki któremu powstanie prawie 500 km kanalizacji, 150 km wodociągów, 5 oczyszczalni ścieków. To wszystko będzie kosztować nas 160 milionów złotych. Za 60 milionów będzie wybudowany nieopodal wielki zakład unieszkodliwiania odpadów stałych, zbytkowych. Wiele innych inwestycji, które spowodują, że nie tylko będziemy się chwalić naszymi jeziorami, ale również je chronić. Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo serdecznie chciałbym pogratulować przede wszystkim Pani Burmistrz, Radzie Miejskiej i wszystkim mieszkańcom Giżycka i Mazur tego, że za chwileczkę przetniemy wstęgę i będziemy mogli używać tego portu, na który, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo długo czekaliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjadą do naszego regionu, będą się tutaj czuli jak u siebie w domu albo jeszcze. Dziękujemy Panie Marszałku. No i właśnie, proszę Państwa, nastąpi teraz ta chwila, czyli otwarcie ekomaliny, uroczyste przedsięwzięcie wstęgi, do czego zapraszam Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Pana Marszałka Jacka Protasa, Pana Wojewodę Mariana Podziewskiego, Pana Prezesa Rafała Szmytkę, Panią Burmistrz Jolantę Piotrowską, Pana Jacka Pałkiewicza i Krzysia Małeckiego. Bardzo proszę. Thank you.